Dzisiaj naszym gościem jest pan generał Broni Bogusław Samol. Pan generał ma jest pancerniakiem. Ma doświadczenie bojowe i takie zwykłe jak w wojsku, w kraju, który nie prowadzi wojen. Ale też jest strategiem i jak pytał. O czym wy byście chcieli posłuchać, to mm, myślałem o dwóch e, problemach. Jeden to jasne jest o wojnie na Ukrainie, bo to wszystkich i długo będzie interesowało. A drugie o modernizacji polskiej armii, bo właśnie e, w tej chwili, czy tą chwilę szeroko rozumiejąc, armia e, dzięki e, decyzjom rządowym, Niesłychanie się wzbogaca o całą masę sprzętu. I mi chodziło o taki problem, który kiedyś w klubie Ronina wyraziłem, oby nie było tak, że nasza armia będzie wielkim magazynem nowoczesnego sprzętu. Pytanie, na ile sama struktura armii, sposób jej dowodzenia. Sposób jej organizacji, szkolenia i tak dalej, wykorzysta tę masę nowoczesnego sprzętu. Czyli, czy będziemy mieli operacyjną, nowoczesną armię. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Yy, chciałem podziękować za zaproszenie yy i możliwość spotkania się z młodymi ludźmi, przyszłością Polski, naszej ojczyzny. Chociaż do tej pory spotykałem się z, z oficerami, ale starszymi od was, to są oficerowie na studiach polityki obronnej, na przykład za kształcenie, za, za których kształcenie jestem odpowiedzialny przed Ministrem narodowej. Jak również wykładam sztukę wojenną, generalnie moim obszarem takiego zainteresowania i wykładów jest wojskowa strategia. I Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Państwa, gdyśmy dyskutowali z panem Józefem, mogę tak mówić, na jednym ze spotkań, sięłem to do przekonania, że Trzeba rozmawiać o strategii w Polsce. W kontekście słów, które mówił pan Józef, o tym, aby armia nie stała się szansenem sprzętu, czyli ilości sprzętu na zasadzie, niektórzy mówią szmelców w wypadku wojny. No bo widzimy na Ukrainie, Rosjanie, którzy inwestowali dużo w swoją armię, ale źle tę armię przygotowali. Powodowali to, że tego szmelcu stoi na polach ukraińskich dzisiaj masta. Ponad 2600 czołgów, ponad 400 statków powietrznych, chyba w granicach 500 śmigłowców samolotów. Dlaczego o tym mówię? Zawsze jest tak, jeżeli brak strategii w państwie, brak strategii wojskowej, a państwo rozpoczyna wojnę, bo nawet Niemcy w 1939 roku przystępując no do wielkiej awantury światowej wręcz. Zorganizowali awanturę światową, ale dość tragiczno w skutkach. W tym nasze, naszego państwa. I w końcu oni zostali pobici, bo przecenili swoje możliwości. I jeżeli nie ma strategii, a są tylko jakby populistyczne hasła, to skutek może być opłakany w czasie konieczności użycia na przykład sił zbrojnych. Szanowni Państwo, tak się składa, że strategia, przepraszam taki kolokwialny, trochę jest słowem wyświechtanym. Dziennikarze, publicyści mówią, strategia obronności, strategia wojskowa, militarna, wojenna i Bóg wie, co jeszcze. Ale powiem Wam tak, że dobrze, że o tym się mówi, bo do 1989 roku w siłach zbrojnych czy w państwie, chociaż może to gdzieś tam przebrzmiewa, ale w siłach zbrojnych. Pojęcie strategia wojskowa nie obowiązywały. Obowiązywały sztuka operacyjna i taktyka. Dlaczego? Dlatego, że strategia wojskowa, militarna była budowana w, na, w Moskwie, w sztabie generalnym Związku Sowieckiego, w Dziesiątym zarządzie. I wszystkie strategie, które tam były opracowane dotyczące funkcjonowania układu warszawskiego, a w tym sił zbrojnych PRL-u. Były akceptowane tu w Polsce, bo musiały być, z racji uzależnienia politycznego od, federacji, od przepraszam, Federacji, od Związku Sowieckiego, ale też z racji przynależności sił zbrojnych ob, 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 ówczesnego państwa do struktur Układu Warszawskiego. Kiedy byli ludzie w Polsce w mundurach, oficerowie, generałowie, byli tacy w tamtym okresie, wieście mi, między innymi rektor czy komendant Akademii Sztabu Generalnego, dzisiejszej Akademii Sztuki Wojennej, w czasie wizyt jednego z marszałków sowieckich poinformował go, że panie marszałku, mówi: Podjęliśmy decyzję formowania instytutu strategii wojskowej. I zaczyna mówić, a temu gwałtownie przerywa i mówi: A na co wam strategia? Na co wam strategia? Tak, na co wam strategia? A za chwilę wam pokażę slajd, jak traktowano strategię w starożytności. I żeby nie było szmelcu w polskiej armii. A powtarzam jeszcze raz, Polskie dziś, to co pan Józef powiedział, chyba po raz pierwszy, chyba się nie pomylę panie Józefie, w historii tysiąclecej państwa jest taka decyzja polityczna i można powiedzieć zgoda polityczna, gdzie było manifestowane w w czasie przyjmowania, akceptowania ustawy o broni ojczyzny, gdzie są zawarte sprawy finansowania, jeszcze nigdy tak wielki wysiłek finansowy państwa polskiego przynajmniej nie był, nie, nie był tak pokazany. Dlaczego musimy to robić? Bo popatrzcie na mapę. To mapę Europy Środkowej, Europy w ogóle, Europy to znacie Państwo, prawda? Tu też jest pointer. Ja nie będę świecił, żeby Pana nie, nie oślepiać laserem. Popatrzcie, jest napis Polska naszej ojczyzny. A taka propa, jak byłem w Afganistanie rok na wojnie, byłem w naczelnym dowództwie ISAF-u, byłem zastępcą szefa sztabu do Spaspracie. Tak, To trochę, trochę, trochę po narcyzę, będę narcyzem. Jest to jedyne stanowisko przez polskiego generała, które było w tym czasie do tej pory zajmowane. Bo to było najwyższe stanowisko na czas wojny. I podróżowałem dużo, oczywiście używając statków powietrznych nad Afganistanem. I kiedyś mnie taka naszła myśl: Panie Boże, dziękuję Ci za to, że jestem Polakiem, bo mieszkam w przepięknym kraju. A wiecie dlaczego tak powiedziałem? Ten tym kraju jest pustkowie, bez lasów, górzysty piach. To, co w filmach Amerykanie pokazują, to prawda. I jak biedni ludzie tam żyją w XXI wieku. I mimo naszego położenia tu w Europie środkowej, jak widzicie, to jest zielony pas, gdzie tam mówią często, tamtędy wojska chadzały i mówili, dalej, chadzać będą. Dlaczego? Że to jest wielka, tak, wielka nizina. A Glauzewicz mówił tak, że dlaczego Polska upadła? No tam mówi, wymienia szereg w swojej pracy o wojnie przyczyn i mówi tak, że Polska to jest wielki step, po którym maszerują bezkarnie wojska. Ale dlaczego bezkarnie? Wystarczy przypomnieć sobie historię. Przed pierwszym rozbiorem wojna szwedzko-rosyjska była prowadzona gdzie? Na terenie państwa polskiego. Bez udziału Polaków. Nikt się nie pytał, czy te bitwy, czy, czy wojska szwedzkie, czy rosyjskie mogły być, bo Polska nie miała siły. Wojny napoleońskie, no sojusznik, była podobna sytuacja. Później następne wojny, aż do układu warszawskiego do 1980 roku, gdzie Rosjanie sięgnęli praktycznie po łabę. W myśl o obecnej doktryny Dugina. I zawsze jesteśmy w takim miejscu, i musimy być pewni, że przy starciu cywilizacyjnym, bo Polska jest na granicy cywilizacji zachodniej, różnie nazywają wschodnie bizantyjskiej, jeszcze inaczej, że te starcia będą. Starcia będą powodowały różnego rodzaju konflikty zbrojne między wschodem i zachodem, a w tym Polska, czy chce, czy nie, będziemy musiała uczestniczyć. Popatrzcie, szanowni państwo, geostrategiczne położenie Polski. No, nie będę tego komentować. Sami doskonale widzicie i znacie historię. Widzicie, tylko można powiedzieć dzisiaj tak, że Polska, która jest, leży między dwoma mocarstwami w sumie, Rosją i, i Niemcami, to dzisiaj można powiedzieć, że Niemcy jakby nie są wielkim zagrożeniem militarnym, chociaż w obszarze gospodarczym tak, a nawet i politycznym, że dzisiaj mamy jednego przeciwnika na wschodzie, czy nam się to podoba, czy nie. Jeszcze kilka lat temu, do 2014 roku, bano się w polskiej literaturze, czy w ogóle w dokumentach strategicznych, wymienić i wskazać, że Rosja jest przeciwnikiem Polski. Kiedy w 2006 roku, po skończeniu studiów w Stanach Zjednoczonych, gdzie kończyłem studia na Uniwersytecie Obrony Stanów Zjednoczonych, rozmawiałem z ówczesnym szefem sztabu i mówiłem o konieczności zmiany strategii i skupienia się na modernizacji, to powiedział, że Panie samolot, ale pan chce wywołać trzecią wojnę światową. Przecież wojny NATO ocenia, że przez 10 lat nie będzie. W 2008 roku była wojna w Gruzji. Później widzieliśmy, co się stało w 2014, roku 2015. Szereg ćwiczeń, manewrów wielkich rosyjskich i teraz co się dzieje u naszych, u naszych bram. W związku z tym, szanowni państwo, kiedy pokazałem ten slajd, oczywiście w języku angielskim, niemieckim oficerom, to nie mogli uwierzyć. Czućcie sprawę. Zwróćcie uwagę na ostatnie frazy tutaj, na samym dole. A nawet Niemcy i tak dalej, nie chcieli uwierzyć to. To jest nic innego, jak ideologia Putina, a na podstawie ideologii Dugina, ale nie tylko. Bo to ideologię, to ona ma ciągłość historyczną, bo Rosja imperialna, carska, a przecież udało im się w okresie napoleońskim dotrzeć do Europy, Kutuzow to zrobił. W czasie I Wojny Światowej planowali dojście aż do Francji poprzez Niemcy udało jej się częściowo w czasie II wojny światowej i Putin w ubiegłym roku przed rozpoczęciem konfliktu zbrojnego pamiętacie jak powiedział że no, należałoby wrócić do czasów w Europie sprzed 1997 roku a wiecie dlaczego on tym powiedział dlatego że w 1997 roku dla przypomnienia Polska została zaproszona przez sojusz do wejścia w jego struktury to było na szczycie w Madrycie kiedy studiując w Akademii Obrony NATO w 2004 roku byłem w składzie naszej uczelni w ramach podróży studyjnej do Moskwy, zadałem pytanie generałowi rosyjskiemu, zastępcy szefa sztabu, a później po kilku miesiącach był szefem sztabu generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, dlaczego i co jest powodem, że Rosjanie utrzymują tak duży potencjał w Łodzie kalingradzkim. On mi mówi tak. A tam są wojska lądowe, to jest element odstraszania Rosji. Ja Panie generale, ale Polska nie ma doktryny ofensywnej, wręcz doktryny obronnej, Mówimy o tej o strategii bezpieczeństwa, bezpieczeństwa narodowego. Nie mamy żadnych roszczeń terytorialnych, szczególnie w stosunku do wschodnich sąsiadów. I nie rozumiem, a poza tym to wy macie broń jądrową. To jest element odstraszania. Dlatego on za po chwili odpowiedział mi w ten sposób. Wy Polacy musicie pamiętać o tym, że Europa Środkowa w tym terytorium Polski jest strefą bezpieczeństwa, zoną bezpieczeństwa dla Rosji. Wiecie, to znaczy zona, strefa bezpieczeństwa. To znaczy, że oni już widzieli widzą nas od początku po upadku układu warszawskiego, po upadku wodu. No, systemu komunistycznego, że mimo wszystko polskie terytorium, Polska powinna być w, w sferze wpływów rosyjskich. Czy nam jest to po drodze? My od tysiąca lat, dzięki Mieszko I, a później utrwalił to chrobry nasi królowie, jesteśmy w zupełnie innym kręgu cywilizacyjnym. W zupełnie innym kręgu. Mimo, że jesteśmy częścią rodziny słowiańskiej, jak to Rosjanie mówią, że chcieliby zjednoczyć Słowian. Takie zjednoczenie nam jest niepotrzebne. My mamy inną kulturę i możemy stanowić o sobie samodzielnie. W związku z tym, Szanowni Państwo, zagrożenie ze strony rosyjskiej jest ciągłe. Powtarzamy hasło bardzo mocno, ostatnio nawet nasi politycy przywódcy państwowi siewie pacem parabelą, prawda? Przepraszam, to jest po angielsku, tak ustawiłem ten slajd dla, dla Niemców i dla Amerykanów. Angielski doskonale, doskonale znacie. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Co to znaczy? To znaczy, musisz rozpocząć zbrojenia. Ale czy tylko zbrojenia? No bo myśmy się do tej pory przyzwyczaili, jak mówimy o tej strategii, że generalnie strategia to jest domeną wojskowych. A to jest ciągle taka konsekwentne myślenie z czasów starożytnych. No ale tak, w Grecji strateg to był najwyższy dowódca wojskowy. I w zależności od pół półserio, jak mu ta operacja wojenna, czy tam bitwa przebiegała z jakim skutkiem to albo. Albo wjeżdżam na koniu i przez łuku trójmalny, no wtedy łuków w Grecji nie było, albo na gorze, w tym, na tym rynku, no skróca, skracano go o głowę. To są fakty historyczne. A więc ponosił konsekwencje. Yy, natomiast w starożytnym Rzymie taką rolę strategów pełnili konsulowie, dowódców wojskowych. I każdy mówił, że sprawa wojny to jest nic innego jak sprawa wojskowych. No nie do końca. A może dlatego wtedy mówiono, bo sprawy wojska i sprawy władzy państwowej były skupiane w ręku cesarza. Lub króla. To było też i w historii polskiej. I nawet Piłsudski, który już nasz naczelnik, mówi w ten sposób, żeby zajmować się bezpieczeństwem kraju, państwa i zajmować się strategią, to jeszcze mówi społeczeństwo polskie ówczesne, oczywiście lat dwudziestych, nie dojrzało do tego, żeby w tym uczestniczyć. To było prawdą. No po zaborach Polska się odtwarzała, dopiero polskie szkolnictwo było wyższe, średnie, niższe, nie było tych elit. Co prawda były, ale nieliczne, które też postrzegali bezpieczeństwo państwa, sprawy obrony, prowadzenia wojny przez przedmiot tylko spraw wojskowych. Ale kochani, 2000, ponad 2000 lat temu Sun-Sun mówi tak, że sprawą wojny to jest, wojnę prowadzi państwo. To jest sprawa życia i śmierci. I co mówi Sokrates? Strategia jest dobrodziejstwem Bogu, stanowi bowiem dla kraju środek zapewniający mu dobroć i szczęście. Co on, jak on to można interpretować? Że jeżeli państwo myśli o bezpieczeństwie, dba o jego rozwój, zapewnia mu przetrwanie, ale musi mieć siłę militarną. Może tego tutaj nie, 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 nie dopisał, znaczy ten autor, który ten slajd, na tym slajdzie, który ja tam zastosowałem z literatury, może sam nie chciałbym tutaj absolutnie uzupełniać filozofa greckiego, ale prawdopodobnie miał to na myśli, bo tutaj Mosor to nasz słynny generał sprzed wojny, później po wojnie był pracownikiem sztabu generalnego, wykładowcą, różne mu się tam opinie przypisuje, ale nie ulega to wątpliwości, że Bogu Skibińskiego. Mosor duży wkład wnieśli w sztukę wojenną, typowo polską sztukę wojenną. Oni mówili o tej pulce, polskiej sztuce wojennej, co oczywiście za chwilę będziemy o tym jeszcze rozmawiać. W związku mówiąc, w związku z tym chcę Państwa zwrócić uwagę, że strategia jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania państwa. Chociaż dzisiaj mówią wszyscy, że ja mam strategię, zakład ma strategię, szkoła ma strategię, ministerstwo, rząd, państwo i tak dalej, i tak dalej. To jest prawda. To jest prawda. Ale zaczynamy chyba od tego mówić, że mamy strategię bezpieczeństwa narodowego, która została podpisana, zatwierdzona przez pana prezydenta w 2020 roku. I to jest podstawa do opracowania szeregu dokumentów o znaczeniu strategicznym, w tym strategii wojskowej. Ale jeszcze wracając do tego, czym jest wojna i kto tą wojnę prowadzi, to jest szereg przykładów historycznych, ale też i w literaturze, że wojna to jest sprawą rządu. Danego państwa, nie wojskowych, rządu powtarzam. Co prawda w okresie pruskim ten sztab generalny, wielki sztab generalny niemiecki, uzurpował sobie prawo, że on praktycznie przed cesarzem jest odpowiedzialny za prowadzenie wojny. W Moltke mówi nawet w ten sposób, że politycy niech sobie prowadzą politykę, ale jak się rozpoczyna wojnę, to już rząd powinien z tego, od tego odejść, tylko generałowie powinni przejmować władzę w sensu prowadzenia wojny. No niestety, tak to nie jest. Druga wojna światowa, nawet pierwsza, gdzie pokazała Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, że wojnę prowadzą rządy, a więc państwa. A siły zbrojne są tylko elementem, elementem siły państwa, który, które zapewniają temu państwu przetrwanie. Ale bez pomocy państwa siły zbrojne nie są w stanie funkcjonować na polu walki. Popatrzcie na Ukrainę dzisiaj. Gdyby Ukraina... Nie dostała wsparcia zachodu, tak jak Polska w 1920 roku, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, gdzie były dostawy, mimo że dostawy były utrudniane i przez Czechosłowację, i przez Niemcy ówczesne ówczesne państwa, to gdyby nie była pomocy z Węgier, te słynne transporty z amunicją, to nie byłoby kontrofensywy nad, nadwiepsza, bo nie byłoby czym strzelać. A więc tutaj Państwo, musicie pamiętać o tym, że sprawa prowadzenia wojny to nie są tylko siły zbrojne, to jest całe państwo. Ukraina dalej pokazuje, że władze polityczne funkcjonują i to dość dobrze. Przywó są przywódcami, prezentują się dzięki środkom masowego przekazu, mediom i tak dalej, że są z narodem. A co powiedział Clausewitz w swojej pracy, kiedy państwo upada? Po pierwsze, kiedy złamane są morale narodu, po drugie, gdzie jest armia pobita. I po trzecie, wtedy się zajmuje terytorium państwa nie ma. On mówi z, strony, z pozycji agresora. Ukraina nie dopuszcza dzisiaj do tego, żeby złamać wolę narodu, to znaczy morale. To są bardzo ważne, bo to jest czynnik nie, niezmierzony, niezmierzalny. Ale dopiero się go ocenia po pewnych wydarzeniach historycznych. Po drugie, armia ukraińska nie została rozbita. Ale dlaczego? Dzięki pomocy no, w funkcjonowaniu państwa ukraińskiego, ale dzięki pomocy. Zachodu, w tym wielkiej pomocy wsparcia Polski. Niekiedy, w określonych środowiskach politycznych, ta pomoc jest krytykowana. To znaczy, że ci, którzy krytykują, mają przepraszam za kolokwializm być może brutalne słowa klapki na oczach. Bo jeżeli mówimy o strategii i współpracy z Ukrainą, w perspektywie, mając na myśli wspólnego wroga i a więc Rosję, bo to się nie zmieni bez względu, czy dzisiaj Putin rządzi, czy będzie inny przywódca państwowy, nawalny, często tutaj u nas podkreślany przez pewne środowiska jako demokrata. To szanowni państwo, młodzi ludzie, zapamiętajcie sobie. Ja jestem po studiach w Moskwie i znam sposób myślenia Rosjan. To się nigdy nie skończy, dopóki Rosja nie zostanie podzielona, dopóki Rosja nie, nie, nie nauczy się, a przede wszystkim społeczeństwo, a to trzeba długiego okresu czasu, żeby się demokratyzować, zrozumieć, że można współżyć z sąsiadami. U Rosjanina nie ma takiego czegoś jak szacunku dla mniejszego państwa, do obywatela z mniejszego państwa, z Gruzji, z Polski i tak dalej. Wiecie, jak nas w PRL nazywano? Mówiono, że Polska nie, za, Pola, Polska nie Kurica, Polska nie zagranica, bo Polska nie Kurica. Co to znaczy? Pogardliwie się od nas wyrażali. Jak nazywają na przykład Ukraińców? Chachłami. A więc co to hacheł? Na wschodzie, ja jestem, pochodzę z Lubelskiego, to jest takie coś miałkie, bardzo słabe. Ale to jest naród. Mimo, że mówi językiem ukraińskim, i że mówi rosyjskim z obywatelami, to są żywi ludzie. I w kręgach politycznych tego państwa, a nawet społeczeństwie, nie postrzega się człowieka jako tego, a tam są też wierzący, prawosławni, a więc to jest podobna religia, bo to jest religia chrześcijańska, więc przede wszystkim nas obowiązuje szacunek do siebie, prawda, i do, do naszych, do naszych współplemieńców, współ, do sąsiadów, no do ludzi praktycznie. Także, szanowni państwo, My musimy sobie zdać sprawę z tego. I teraz chcę mówić o strategii, skupiać się na strategii wojskowej, żebyście Państwo zrozumieli. Oczywiście na przestrzeni ostatnich kilkuset lat ta strategia się kształtowała, jeżeli chodzi o samo pojęcie. Jomini mówi, to sztuka do prowadzenia głównych sił armii do, do punktu teatru wojny, do strefy operacyjnej, tam, żeby rozegrać bitwę. Klausewicz, słynny strateg, teoretyk, mówi, że to jest nauka o użyciu bitew do celów wojny, ale Skibiński Nasz generał często niedoceniany, a powiedziałam, że będę promował tego generała, zwłaszcza, że był szefem sztabu 10. Dywizji, 1 Dywizji Pancernej, a przedtem 10 Brygady Kawalerii Pancernej, czy Kawalerii, znaczy Dywizji Brygady Pancerno-Motorowej. A tak się stało, że później ja jako czołgista zostałem dowódcą 10 Brygady Kawalerii Pancernej mnie generała Maczka. A tak a propos, to czemu czołgistą zostałem? Nie wiem. Nie wiem. Może w film cztery pancerni mnie do tego przekonałem. Byłem wtedy w pierwszej klasie chyba podstawówki. Ale szanowni państwo, mimo wszystko, czy ja pokochałem czołgi, to jest bardzo ciężka służba. Ale pokochałem wojska. Wiecie, dlaczego chciałem iść do wojska? Między innymi, jak miałem pięć lat, mama mnie zawiozła na Majdanek w ramach wycieczki. Pamiętam ten wrześniowy. Mama powtarzała, już mama nie żyje od dwóch lat. Bo ja pamiętam, bardzo zimno. Ja widziałem dwa baraki z dziecięcymi bucikami i z dziecięcymi zabawkami. To tak u mnie utrwał i ten kopiec dzisiaj jest nad ten pomnik nad kopcem. Wtedy wiar był tak silny, że to popioły się unosiły. Ja to do tej pory mówiłem. jak się spotykałem z Niemcami, a przecież byłem w składzie 10 dywizji, żeby jako dowódca w składzie pierwszej dywizji pancernej, byłem podporządkowany Niemcom. I często po kolacji przy piwie się spotykali, nawet miał tak pytanie, jak ty znosisz Niemców? Ale tak ja samo jak wy Polaków. To znaczy, nie, nie, nie mam nienawiści, ale pamiętam. Mówimy o Majdanku, głowy spuszczali. Ale miałem też spotkania z dobrymi takimi Niemcami, którzy to sprawy rozumieli, jak dowódca korpusu ze Szczecina, gdzie był u niego zastępca. Ale nie chciałbym o tym mówić. I czy, dlatego, może mam do Skibińskiego szacunek i, i jakąś sympatię, że był czołgistą. Co prawda, ja bym od, od początku czołgistą, od szkoły on się przekształcał. Ale co mówi Skubiński, Skibiński? Że strategia jest to sposób postępowania w przygotowaniu i pr przeprowadzenia wojny, kampanii wojennej który jest obrany i zastosowany przez władze państwowe, przez najwyższe, jak tam jest napisane, organy ogniwa władzy państwowej i naczelno dowództwo Sił zbrojnych na pierwszym miejscu wymienia władze państwowe. I dzisiaj to, co się dzieje, bo niektórzy narzekają i zarzucają naszemu wicepremierowi, że wojsko się mało angażuje w model, proces modernizacji technicznej. Jest to nie do końca prawda. Przede wszystkim z racji obowiązków konstytucyjnych, z racji pełnionych funkcji, prezydent, premier i wicepremier do spraw bezpieczeństwa musi nadawać ton grze. A więc, krótko mówiąc, musi być tym, który przywodzi w procesie modernizacji rozwoju sił zbrojnych. I szanowni Państwo, ta strategia wojskowa, popatrzcie na ten slajd, ona jest umieszczona na dole. Co, co kształtuje strategię wojskową? A więc, nasze akt, najwyższy akt prawdy, konstytucja. To jest artykuł szósty Treści w tej konstytucji napisam, to jest wynikają z artykułu 26 ustęp 1 o przeznaczeniu w zadaniach sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. Ponadto też zadania są dla prezydenta, dla, dla prezydenta Rzeczpospolitej. Sto, chyba bodajże 146 artykuł. Ale co wpływa zarówno na konstytucję, jak również na strategie nasze. A więc zagrożenia wobec Polski, w tym zagrożenia militarne. Miejsce Polski w sojuszach i organizacjach międzynarodowych, a przede wszystkim w Sojuszu Północnoatlantyckim. I w oparciu o te założenia jest zbudowana tak zwana strategia bezpieczeństwa narodowego, która obejmuje wszystkie sfery zagrożeń wobec państwa polskiego. Nie tylko te zewnętrzne, militarne, ale również i gospodarcze, ekonomiczne, które płyną z zewnątrz, ale też które mogą robić, rodzić problemy wewnątrz państwa polskiego. Chociażby klęski żywiołowe, czy jeszcze niespotykane jakieś nieprzewidziane kataklizmy. I taką strategię mamy. Różne opinie są o tej strategii. Ja mówię, gorsza, jest lepsza, gorsza strategia, aniżeli jej brak. Dlaczego? Że jest nad czym pracować. Ale ze strategii bezpieczeństwa narodowego, która wy, wyznacza jakby strategie sektorowe, nakazuje opracować, zresztą ten dokument wręcz mówi, nakazuje określonym strukturom państwowym opracowanie takiej strategii. Strategia obronności państwa, ostatnia taka strategia obronności państwa ukazała się w wyniku strategii bezpieczeństwa narodowego podpisana przez świętej pamięci pana profesora Kaczyńskiego, prezydenta naszego, który zginął w 2007 roku w którym był wskazany system bezpieczeństwa państwa polskiego, składający się z trzech podsystemów. Podsystemu kierowania obrony państwa, przygotowań militarnych i przygotowań pozamilitarnych. I tutaj, szanowni państwo, do tej pory w Polsce są dyskusje na temat strategii wojskowej, tak macie na zielonym kolorze. Kto to powinien zrobić? Uważamy, że wojsko. Co to strategia? I dzisiaj, żeby się przybliżyć sobie ten, ten proces modelizacji technicznej, to nawet dzisiaj, w czasie seminarium organizowanego przez portal Defense 24, mówiłem o tym, że musi powstać koncepcja prowadzonej przyszłej wojny. To znaczy, trzeba przewidzieć, oczywiście, jest ryzyko pomyłki. Jest ryzyko pomyłki, gdzie która ta strategia powinna określać sposób prowadzenia kampanii wojennej w obronie państwa polskiego. Mając na myśli potencjalną agresję ze strony Federacji Rosyjskiej i Białorusi, z terytorium Białorusi, powtarzam. W stosunku do tej strategii tajnej, a więc sposobu prowadzenia wojny i operacji wojennych powinna powstać strategia wojskowa, to czego jesteśmy świadkiem, a nawet się domagają publicznej debaty na ten temat. Uważam, że może to być taka debata, bo jest potrzebna, dlaczego za chwilę Państwu powiem. Musi być opracowane, opracowane założenia do strategii rozwoju sił zbrojnych. I tutaj wspominałem dzisiaj Państwu o tym, że w marcu w marcu chyba była przyjęta y, ustawa o obronie Rzeczpospolitej, obronie ojczyzny, przepraszam. I są wydzielone środki finansowe. Tam rzeczywiście jest szereg zadań. Ale co jest przełomowe tej, tej, tej ustawie? Że poprzednia ustawa o przebudowie modernizacji technicznej zakładała wydatki na poziomie na początku 1,95, później nawet do poziomu 2,5%. Ona z góry zakłada. Ta ustawa, że wydatki mają być do poziomu 3% PKB. 3% tam jest szereg zmian. I mało tego, co jest ewenementem w historii naszego państwa, że wskazane są dodatkowe źródła. Nie tylko budżet państwa, ale również są wskazane dwa dodatkowe źródła, bo w wypadku, na przykład tak jak dzisiaj jesteśmy świadkami inflacji, że może się załamać wzrost PKB, to w związku z tym by spadły nakłady. A w związku z tym, że są dodatkowe dwa źródła finansowania, to programy... Modernizacyjnej sił zbrojnych, które wymagają długiej perspektywy czasowej. Ja to często mówię 20-25 lat, nawet do 30. A taki przykład podam ze Stanów Zjednoczonych, kiedy Rosjanie, przepraszam, Amerykanie po klęsce w Wietnamie w 1994 roku wycofali się, mając niesamowite zasoby ekonomiczne i mimo wszystko silną armię, ale ta armia była źle zarządzana. To nawet Amerykanie wprost mówili w czasie mojego studiowania w Stanach Zjednoczonych w 2006 roku. Potrzebowali cztery lata, żeby pewne zmiany dokonać i skutecznie przeprowadzić operację na Grenadzie przeciwko kilkuset żołnierzom kubańskim. Ale dopiero w 91 roku, szanowni państwo, jak pamiętacie historię, przeprowadzili skuteczną operację przeciwko Irakowi, wyzwalając Kuwejt w ramach operacji Pustynna Burza, gdzie pokazali nowoczesne technologie, nowoczesny sposób ich wy 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 wykorzystania. Później konsekwencją była 2003 roku. Wojna w Iraku prowadzona przez koalicyjne wojska z udziałem Stanów Zjednoczonych, jest znaczy Stanów Zjednoczonych, bo patrzcie. To było ponad prawie 20 lat Amerykanie potrzebowali na dokonanie zmian, mając silne podstawy ekonomiczne, to znaczy pieniądze, technologie, przemysł itd., tak to nie jest tak, że siły zbrojne buduje się na zasadzie pstryknięcia palcem, bo może jesteśmy przyzwyczajeni do filmów o 1920 roku, jak nasza młodzież szła do wojska ochotniczo, 17 no nastolatkowie, starsi, w średnim wieku, dostawał karabin, po dwóch tygodniach był wysyłany na front. Szanowni Państwo, nawet można powiedzieć, że w pewnym sensie podobne rozwiązania dzisiaj mają Rosjanie z rezerwistami, z wojskiem, są niedoszkolone, wojsko wysyłają na front. Dzisiaj przy skomplikowanej technice, przy skomplikowanej technice, a to powoduje później komplikacje w czasie planowania, organizacji działań wojennych na wszystkich poziomach taktycznych, operacyjnych, strategicznym. jeżeli nie są to ludzie dobrze przygotowani, wykształceni, nawet ci najniżsi, szeregowcy i podoficerowie, niestety są później katastrofalne skutki. I dlatego jest nam potrzebna dzisiaj strategia wojskowa, ta tajna, o sposobie prowadzenia wojny, ale zatwierdzona przez władze polityczne. I strategia wojskowa, która też, tak powiedziałem przed chwilą, powinna być upubliczniana. Oczywiście nie ilości, nie środki finansowe. Dlaczego? Państwa demokratyczne kierują się konkretnymi zasadami i społeczeństwa powinny być informowane o stanie bezpieczeństwa państwa. Tak robią Stany Zjednoczone. Przede wszystkim, bo my ich naśladujemy, jako to najnowocześniejszą demokrację. Tak robią Wielka Brytania, Niemcy, Włosi, Francuzi. Ważne, żeby szczegółów nie udostępniać i szczegółów danych taktyczno-technicznego sprzętu. Dlaczego? Bo polski podatnik powinien wiedzieć, dlaczego są tak duże wydatki. Powinien wiedzieć. Był taki poseł na Sejm, już z Lublina. Yy, tutaj nie chcę wchodzić w te dylematy polityczne, chyba Państwo wiecie, Pani się uśmiecha, chyba mamy na myśli tą samą osobę. Pro, pro, protestował publicznie jako poseł, powtarzam, jako poseł. Przeciwko wydatkom na zbrojenia, które nie były duże w tamtym czasie. To było bodajże w 2007, 2008, 2009 roku. I twierdził, że te wydatki powinny być skierowane na kulturę, na budowę muzeów i tak Ja odpowiedziałem później politykom, kiedy prowadziłem zajęcia na wyższych kursach obronnych, że to w Polsce już było. Że żałowali bogaci ludzie wydatków czy podatków na zbrojenia dla Polski, żeby chronić Polskę, wydawali na dobra kultury, Później dobra kultury znajdowaliśmy tam była tak, wysuszyła się wyschła Wisła, to znajdowaliśmy pozostałości z naszych dworów, do tej pory profesor Gliński szuka naszych zasobów kulturalnych, prawda? Bo Polska została zrabowana, wywiezione, są w domach aukcyjnych w prywatnych muzeach, w prywatnych skarbach, bo dlatego, że my się nie potrafiliśmy tego uchronić, bo zabrakło siły. Byłem w 2014 roku na ćwiczeniach w Szwecji w ramach y, ćwiczeń międzynarodowych mieliśmy wycieczkę. I byłem w jednym zamku, który akurat został wybudowany po najeździe na Polskę i mówię tak, słuchajcie Państwo, czy ktoś wiedział oryginalne z Was szyszaki naszych husarzy? Absolutnie one tak nie wyglądają, jak na filmach. Poważnie Wam mówię. Broń, całe w tym zamku, na poddaszu, było wielkie muzeum zrobione, taka typowa zbrojowa, jak na tamte czasy. Kołczany, łuki, miecze, szable, to było zrabowane z Polski. A ile takich muzeów na świecie jest z polskimi zabytkami? Nie je wiemy. Dlaczego? Że brakło siły, która by obroniła państwo polskie. Między innymi te zasoby. Do tej pory obrazy polskie prawdopodobnie są w podziemiach Galerii tretakowskiej w Rosji, bo po I wojnie światowej, kiedy był podpisany traktat, Rosjanie się zobowiązali nam zwrócić dobra. Nie, nie, nie zrobili tego. Kochani, rzadko się zdarza, że ktoś na mocy porozumień zarodowych słownych traktatów, dokonuje jakby zwrotów dobra zagarniętego wcześniej. To już musi być solidnie pobity, trzymany pod nożem, że jeżeli nie, to cię dobijemy, dorżniemy. Nas na to nie stać. Żeby dzisiaj nie przygotować siły orężnej do obrony państwa i później, żeby nasze dzieci, moje wnuki, a mam ich trójkę, najmłodszy ma cztery miesiące, żeby znowu uczestniczyli w Prostaniach. Ja bym nie chciał, nawet jakbym gdzieś tam patrzył, nie wiem, czy z piekla, czy z czacie, to zależy od jak Pan Bóg mnie potraktuje po zejściu z tego Padołu Ziemskiego, bo na każdego nas to czeka. Nie chciałbym na to patrzeć, bo oczywiście ja żyję cały czas w kraju w pokoju. Nawet ten okres PRL-u, kiedy bym oficerem w stopniu porucznika. Ale mnie wojna, nie byłem na wojnie, za wyjątkiem Afganistanu, bo nawet gdybym uczestniczył w bezpośrednich walkach, to ja miałem, jak tłumaczyłem swoim żołnierzom, kiedy wjeżdżali na misję. Wrócicie do kraju, bo nasi dziadowie, pradziadkowie wracali do zgliszcz. Jak wracał rolnik czy mężczyzna ze wsi, to często przy, na polu spotykał na swojej działce tylko kikuty komina. I mogiły zakopanych swoich najbliższych lub na cmentarz mu pokazywali, co jego zabić. A ilu naszych nie powróciło z zachodu, bo system komunistyczny nie pozwolił na to. To są tragedie ludzkie. Kiedy byłem chłopakiem, jak miałem parę lat. Mój dziadek samol prowadzi mnie zawsze po obiedzie. Pomszy byśmy do, bo tam Blinów, Nowy Kaczyniec to było trzy kilometry wspólny kościół. I babcia Maria zaproszała nas na obiady. Bogu, idziemy do pana dziury, do sąsiada. Okazało się, że był żołnierzem armii Andersena, Andersa i opowiadał niesamowite, niesamowite historie, tragiczne. No, tutaj nie mogę mówić przed kamerą, jak rozprawiali się z ówczesnym przeciwnikiem nasi żołnierze. Bo mówi, że mówi, ja, jak go widziałem, mówi, w tym hełmie, mówi, tak on na go czułem, bo mówi, przez tych ludzi, tych, mówi, z zachodu, tych Niemców, ja się poniewielam po świecie. Nie wiem, czy moja rodzina w Polsce żyje. Ale Iwan, Ko i ten nasz Wankiewicz, jak się nazywał ten, bitwa pod Monte Cassino, Iwankiewicz przedstawił to w bardzo kolor, fajnych kolorach. Po latach, jako dowódca brygady, dostałem książkę Reinholdsa, generała yy, brytyjskiego, który opisuje bitwę w zupełnie w takich samych kolorach, jak opisywał ten pan Dziura. Poważnie wam mówię. Nie możemy tego dopuścić, żeby nasi synowie, wnuki i wasze dzieci też, albo jeszcze i najboże wy, musieliście uciekać z kraju, żeby wstępować do armii gdzieś tam i przychodzić ewentualnie z nadzieją, że przyjdziecie tutaj, jak tutaj były te nasz, nasze legiony, że mają szansę, że może przyjdą z Napoleonem. I co z tego? Przyszli, poszli i zostali pod Borodino. W związku z tym, kochani, musi być strategia. Przepraszam. Tak powiedziałem, państwo prowadzi wojnę, określa cele. Z tego musi wynikać strategia. Jak macie tutaj strategię wojskową, co należy zrobić, a więc krótko mówiąc, trzeba się zastanowić, jak prowadzić współczesną, przyszłą wojnę. Strategia wojskowa, jak przygotować się do wojny. System dowodzenia, struktury organizacyjne i szereg, szereg, szereg przedsięwzięć. Szanowni Państwo, i często jestem świadkiem wystąpień osób, publicystów cywilnych, którzy najlepsze recepty przedstawiają dla polskiego rządu. I w zależności, gdzie mają, jakie mają sympatie polityczne, to albo chwalą obecny rząd, albo go krytykują. Wojskowi niestety milczą. A dlaczego? Bo gdyby była strategia wojskowa opracowana, publikowana, to by może ci przeciwnicy, oponenci obecnego rozwoju czy procesu rozwoju sił zbrojnych, widzieliby w czym problem. Ale często ludzie się zajmują, nie wiedząc, nie znając problemu. Chociaż z mojego punktu widzenia dobrze się to dzieje, bo ja to nazywam, że jest w jakiś sposób prowadzona kultura strategiczna w narodzie, w państwie polskim. Bo nie znaczy, że tylko to kulturę strategiczną powinni uprawiać wojskowie, awentualnie wybrani politycy. To musi społeczeństwo, inteligencja polska, w ogóle całe społeczeństwo świadome tego, gdzie jesteśmy i tego, jaka nas czekać może przyszłość, musimy, o ty, musimy tymi sprawami przynajmniej być zorientowani. Tutaj jest kilka założeń strategii wojskowej. Ja tylko Państwu dla takiej jakby informacji musimy brać pod uwagę geografię, a więc położenie Polski w stosunku do, w stosunku do sąsiadów i do tych zagrożeń, prawda? Ja nie będę tego czytał, tylko pozwolę, żeby czas nie tracić, bo na pewno będziecie jeszcze do mnie pytania. Nie wiem, czy, czy sprostam tutaj, ale postaram się, Panie Józefie. Później mówimy o historii bezpieczeństwa narodowego, gdzie musimy wiedzieć, co doprowadziło Polskę pierwszą Rzeczpospolitą, pospolitą, potężne państwo w, w Europie, potężne państwo? Co doprowadziło do upadku? Te doświadczenia nie możemy powtarzać, ale wyciągać wnioski, że nie możemy powtarzać historii sprzed wieków. <laughs> Musimy wziąć pod uwagę charakter narodowy Polaków. Oczywiście jesteśmy narzekającym narodem. Potrafimy się jednoczyć w wypadku zagrożeń. Ale, szanowni państwo, jednoczmy się, nie w już bezpośrednio przed zagrożeniami, jednoczmy się w tym czasie, na zasadzie tego hasła, Civi Paca, chcesz pokoju, szykuj się do wojny, w czasie pokoju. W Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech nie ma problemu, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tych państw. Tam partie rządzące i opozycyjne się zgadzają, oczywiście dyskutują nawet publicznie, ale jak się dochodzi później do, do rozważań, podjęcia decyzji strategicznych, państwowych, wszyscy głosują za. A u nas niestety, jak powiedział były minister narodowej, minister Macierewicz, że nie ma jedności wśród elit politycznych na temat obrony państwa polskiego. Nie ma. I to widać na każdym kroku. Bo też te sprawy bezpieczeństwa państwa często niektórzy wykorzystują na potrzeby własnych, własnych celów politycznych. Polska w walce cywilizacji. Tak, jak dzisiaj mówiłem, szanowni Państwo, jesteśmy na granicy dwóch cywilizacji. Jesteśmy państwem frontowym. Chociażby dzisiaj to, co się dzieje, jesteśmy świadkami, to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, to jest między innymi to założenie, które wam przedstawiam, że wykorzystywana jest polska granica bezpośrednio sąsiedztwo duch dwóch cywilizacji i do penetrowania Polski i tak dalej, i tak dalej. Ale żeby mówić o strategii wojskowej, musi być silna organizacja państwowa. Popatrzcie, co mówi nasz Modrzewski, Frycz Andrzej Modrzewski o po poprawie Rzeczpospolitej. Uczciwość obyczajów, sprawiedliwe sądy, biegłość w sztuce wojennej. Co to znaczy biegłość w sztuce wojennej? Nie tylko kadr dowódczych, oficerskich, żołnierskich, ale i społeczeństwa. W tej chwili polityka państwa założyła konieczność jakby przeszkalania wojskowego y y młodzieży w szkołach podstawowych, szkołach średnich, i ochotników itd. Tak Jak najbardziej. Kochani, czy byłyby powstania, powstanie warszawskie, różnie oceniane? Oczywiście z powodu strat, zniszczeń znajdą się krytycy. Ale tak jak jedna z uczestników powstania, jednak z pań powiedziała, że jak wyszłam na ulicę 1 sierpnia, się rozpoczęło powstanie, poczułam się człowiekiem, a nie polską świnią. Bo tak Niemcy, obywateli Warszawy w ogóle określali. Czy o tym nie wolno pamiętać, nie należy pamiętać, żeby się czuć Polakiem? Trzeba. Czy myślicie Państwo, że jakbyś Niemcowi powiedział, że on nic nie znaczy, by się nie obraził na was? Oni niby są tacy demokratyczni, a jednocześnie są bardzo patriotyczni. Ale w stosunku do własnych potrzeb, własnych yy, znaczy wyobraźni i tak dalej. A czemu my, my do tego nie możemy mieć prawa? Czemu mamy się tego wstydzić? Że chcemy być silnym państwem, godnym państwem? Godnymi ludźmi, ciężko pracującymi. Ja codziennie jeżdżę z Akademii Sztuki Wojennej autobusem. Mimo, że mam auto, wiecie dlaczego? Przez lata byłem wożony. Ja na takich ludzi, jak wy, jak patrzę, to z radością. Bo jest godzina 6.37, młodzież, średni mieszkańcy Warszawy jadą autobusami. Pełne autobusy. Co myślicie, że młodzież wraca z dyskoteki? Na przykład we wtorek czy w poniedziałek? Nie, jedzie do pracy. Za chwilę jest godzina dziewiąta, ósma, dziewiąta. Młodzi ludzie się wysypują na przystankach. To są słuchacze, studenci. Wy, ciężko pracujący. Kiedy studiowałem w Stanach Zjednoczonych, Amerykanie poprosili, żebym dał informacje o Polsce i o Warszawie. Dlaczego? Dlatego, że również uczestniczyli, czy słuchacze w ramach podróży studyjnych. Myśmy wędrowali po Stanach Zjednoczonych przez trzy tygodnie, oni przyjeżdżali do Polski. Oczywiście wybrane grupy. Amerykanie polskiego pochodzenia mówią, że jadą w inne regiony, bo już Polskę znają. Ci Amerykanie w ogóle nie z kontaktu z Polską, czy jakichś związków, żebym im zorientował. No i dałem im informację, po przyjeździe zaprosili mnie na kawę i widzę entuzjazm, że nie mieli takiego wyobrażenia o Polsce. Mówi, u Was siódma godzina, gdzie oni uprawiali jogging, to mówi, przystanki są pełne ludzi, jadących do pracy, na Jest jest późne godziny popołudniowe. Mówi, powrót następuje, bo w ciągu dnia ten tłok jest już nie jest wielki. Mówi, jesteście narodem ciężko pracującym. Ale słuchajcie, dopiero trzeba przyjechać do Polski i się zorientować. I my tego nie potrafimy docenić. Jak jeden z polityków mówi tak, już jest tyle, że aktywny, ale już nie w rządzie, kiedyś tam był wicepremierem chyba, ze dwa razy, że Polska, Polacy muszą dłużej pracować, oszczędniej żyć, na miłość boską. Polacy pracują po zakończeniu II wojny światowej, mimo że system komunistyczny odbudował w jakiś sposób Warszawę, Polskę, dalej się od Polska odbudowuje i jeszcze mamy oszczędnie żyć, gdzie żyją niektórzy, no też i na kosz Polaków, bo idą podatki czy dochody z naszego państwa do innych. Oczywiście to jest wolny rynek w Europie i musimy to respektować. Ale ja nie chcę żyć i żeby moje dzieci i moje wnuki żyły dalej oszczędnie, bo musimy żyć i wiem dlaczego. My pracujemy. Podajże 42 godziny, a ja może się pomyliłem, a na Zachodzie pracują po 39, po 37 i tam nikt nie protestuje. Z polityków. Ale u nas nakazują cały czas pewne środowiska polityczne oszczędzać i bardzo długo żyć. Oczywiście, czy chcesz oszczędzać, czy nie, to jest Twoja wola. To wszystko zależy od statutu Twoich zarobków, wielkości zarobków i tak dalej. Ale musimy powiedzieć to o tym, że musi być silna organizacja państwowa. Tak jak wspomniałem, Szanowni w w Państwo, parę minut temu, że strategia, i trochę żałuję, że w tej obecnej strategii to jest niekontynuowane że system obrony państwa składa się z trzech podsystemów. O ile w tej obecnej strategii mamy system, podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym, bez, znaczy kierowania wojną, to już się nie wspomina o systemie militarnym, chociaż tam są wytyczne, i przygotowań pozamilitarnych. Bo to jest, bo przygotowania pozamilitarne, przygotowania struktury, przygotowanie struktur wojskowych i systemu kierowania obrony państwa, to jest cały system, to się musi zająć państwo, nie generał. Generał musi zrobić, odrobić lekcję w obszarze strategii wojskowej. Musimy umieć wykorzystywać zasoby państwa. Państwo polskie jest naprawdę bogate. Jeden z polityków kiedyś, tam w latach 90., już nie pamiętam, który powiedział, że pieniądz leży na ulicy. <laughs> Może pieniądz tak, ale zasoby, żeby ten pieniądz być, to Polska wszędzie ma. I szanowni państwo, żeby się skutecznie bronić, mamy zasoby. Spis ostatni 37 milionów obywateli. No, oczywiście wszyscy po drodze pójdą, ale nas stać na pewno na, na armię co najmniej 300 tysięcy w czasie pokoju, jeżeli chodzi o demografię. Następnie mamy, tak jak żeśmy wspominali o geografii, położenie, grunty. Jesteśmy bogatym krajem. Te grunty są uprawiane. Ale jednocześnie teren, który pokrywa Polskę, jest urozmaicony. Szczególnie na wschodzie są obszary które umożliwiają skuteczne wykorzystanie terenu przez siły zbrojne do prowadzenia skutecznych operacji obronnych. Mamy złoża węgla, swoją, swoją żywność, produkujemy to żywność, a więc jest, jesteśmy państwem, które może wykorzystać, jeżeli wykorzysta umiejętnie zasoby, przygotowując dobrą strategię wojskową, strategię przygotowania państwa polskiego, a w tym sił zbrojnych. Wtedy to też będzie elementem odstraszania, bo potencjalny agresor powie tak, że no, tam jest ryzyko ich atakować, dlatego że są dobrze przygotowani. Postęp naukowo-techniczny w kraju. Szanowni Państwo, dzisiaj Ukraina funkcjonuje, znowu przykład podaję Ukrainy, bo ma żywność, jeszcze ją eksportuje. Ma energię elektryczną, mimo uderzeń w centra energetyczne, i zabezpiecza ludność w energię. Dalej produkuje amunicję. Na terenie własnego kraju amunicja dostarczana jest przez Zachód do systemów, które dostarczone zostały z naszych krajów. Tak, raby, bo to jest inny kaliber amunicji, to dział szybkoszczelnych, dostarczone są rakiety. Z tym, że oni też mają środki przeciwlotnicze produkcji własnej. Oni część ukryli przemysłu u siebie, a część w innych krajach. Ale żeby. Te zasoby umiejętnie wykorzystać, czy trzeba o nie dbać. I państwo w jakimś sposób, państwo polskie dba o to. Ale tu muszą te możliwości być włożone, dlatego że wojskowi muszą zaplanować i oskalkulować, jak długo będziemy prowadzić obronę, obronę ojczyzny. Szanowni Państwo, to, że media podały informacje z przebiegu ćwiczeń zima 17, zima 20, gdzie te ćwiczenia dwa organizowałem na polecenie ministrów i wspomagałem ich w prowadzeniu ćwiczeń. Co nie znaczy, że nastąpić ma taka ofensywa, tak szybko ofensywa. Dlaczego? Że wojskowi popełnili szereg błędów. Zresztą jest spowodowane różnymi sprawami. Nie będę w tym miejscu mówił. Był szereg błędów, była strategia źle przyjęta, źle wykorzystany teren, zasoby źle były wykorzystane. Podobnie się miała w 1939 roku sprawa. Mimo, że byliśmy biedniejsi od Niemców, to nie ulega wątpliwości. Ale zła strategia polegająca na, na wojnie manewrowej doprowadziła do Blitzkriegu. Bo nie wiadomo, czy Rosjanie by faktycznie ruszyli na Polskę, gdyby Niemcy zostali zatrzymani na naszych granicach. Myśmy w ciągu dwóch dni przegrali wojnę graniczną. Jeżeli państwo przegrywa wojnę graniczną, to nie ma co myśleć o tym, że za chwilę że przetrwa to państwo. Ja będę za chwilę mówił taki, pokażę państwu slajd na temat strategii wojskowej, wskazując jakby założenia teatru działania wojny. Ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze chciałbym powiedzieć, że przede wszystkim, jeżeli mówimy o rozwoju gospodarczym, postępie naukowym o przemyśle, to często apeluję, mamy w tej chwili słabość w naszym państwie, Panie Józefie, mamy kłopoty z produkcją amunicji. Było to spowodowane polityką ostatnich rządów do 2015 roku, gdzie zakładano, że sprzęt jest poradziecki, kiedyś będzie wykorzystany, to w związku z tym amunicję tego sprzętu nie będziemy produkować. Szanowni Państwo, nie mogę mówić tutaj oficjalnie, bo to też jeszcze okryte jest tajemnicą, jest tragedia w tym obszarze. I dzisiaj oto polskie, polskie władze i polski przemysł brojeniowy stoi przed dylematem, co zrobić, żeby zapewnić sobie produkcję amunicji na terenie państwa polskiego. Do czołgów, a mamy już, tutaj będziemy mieli trzy typy, chociaż jeden kaliber, do chaubic mamy chyba trzy typy, bo 150, 122, 152, 155 mm, a są trzy typy do moździerzy, to kolejne typy i mamy z tym problemy dzisiaj. I to musi ten problem być bardzo szybko rozwiązany. A dlaczego? Zgromadzone zapasy, to co na to wymaga na 30 dni, szanowni państwo, mogą być realizowane, skonsumowane w ciągu kilku dni. Przykładowo, nikt nie zakładał, że w ciągu miesiąca Chałupica Krab będzie oddawała 2000 strzałów na froncie. Jest to sprawdzone, oddaje 3,5. I teraz mają dylemat, co z lufami, bo działa przetrwały dzięki mądrej, taktyce, sprytnej taktyce Ukraińców. Lufy zostają już zużywane. A produkcja w krajach w Polsce i w Niemczech jest pokojowa. Nie ma więc produkcji seryjnej. Już Ukraińcy za chwilę będą mieli problemy z wykorzystaniem tych środków artyleryjskich, przede wszystkim krabów. I w tej chwili uczymy się na błędach ukraińskich, co należałoby w państwie polskim zrobić. Szanowni Państwo, ważną sprawą są sojusze międzynarodowe, tworzenie bezpieczeństwa międzynarodowego. Niemniej jednak Polacy my. Wiemy doskonale, że te sojusze zawodzą. Ale póki co jesteśmy świadkami wypowiedzi tego pierwszego sekretarza generalnego NATO z 1950 roku, który, jak widzicie na slajdzie, mówi tak, trzeba Amerykanów trzymać blisko, i tyle chwili już jest krytyka, jest krytyka rządu polskiego, że po co my tutaj nastawiamy, yy, Amery znaczy wykorzystujemy Amerykanów i robimy sobie wrogów z Rosji. Na miłość Boską, Rosja nas nigdy poważnie nie traktowała. I ktoś mówi, że jak nie będziemy mieli sojuszy, a tak mówiono, że jak nie będziemy przed rozbiorami, nie będziemy trzymać wojska, to nas nikt nie zaatakuje, bo jesteśmy krajem, oczywiście parafrazuję to, jesteśmy krajem pokojowym. Tak jak nie będziemy trzymać z Amerykanami, to Rosjanie nas na pewno nie zajmą. To sobie podporządkują. I popatrzcie, obecnie to, co się dzieje w kontekście Ukrainy, czy to hasło, 70 lat już on ma, czy nie jest aktualne. Musimy o tym pamiętać. Stan gotowości obrony państwa. System kierowania obroną w czasie i przygotowanie na czas wojny. Gotowość państwa w wielu obszarach i tak dalej, i tak dalej. Struktury muszą państwa być zorganizowane. Społeczeństwo musi być przeszkolone. Popatrzcie, nikt sobie nie wyobrażał, że będą ostrzeliwane obiekty cywilne w czasie wojny, prawda? No, jaka tam wojna? Jak ja mówiłem o tym, o tej doktrynie Gerasimowa, że będzie uderzał w punkty krytyczne, to to mówili, to co ty opowiadasz? Ty jesteś, mówi, chwalisz go? Bo takie zarzuty w czasie studiów, kiedy prowadziłem zajęcia ze słuchaczami, wyjaśniamy za doktora Gerasimowa. Bo żeby skutecznie przygotować się do pokonania przeciwnika, to trzeba znać jego zamiary. Tak jak tam jeden liktus napisał, że chciałby wiedzieć, co jest w głowie tego mojego przeciwnika, prawda? Bo wtedy ja przygotuję dobrą strategię i dobrą, dzia dobrą taktykę działania. A jeżeli ktoś to lekceważy w czasie pokoju, to znaczy nawet przy wielkich wysiadkach, tak jak Pan tutaj zauważył na początku, przedstawiając mnie, że to się może okazać no, jakby zbędny wydatek finansowy, że, te, że ta broń okaże się nieprzydatna na, na polu walki. To dlatego trzeba już dzisiaj myśleć, w jaki sposób tę broń prowadzić. Jaka wojna w przyszłości? Popatrzcie, generał Sikorski, dzieło przyszła wojna. Wiecie to, że, że to jest lekceważone do tej pory i przez część polityków, części nawet wojskowych, bo to mówią, bo to są stare rzeczy. Pozwolę, nie będę tego czytywał, tylko zostawiam tyle czasu, żebyście się wczytali. Treść, co on powiedział. To jest jego cytat z jego książki. Czy to się nie sprawdza? A jeszcze wyżej, Friedman mówi tak, że zawsze konflikt w przyszłości będzie spowodowany przez Rosję. Pomylił się? Mówił to 20-30 lat temu. A myśmy w to nie wierzyli. No nie wszyscy. I mówię, co ty tego opowiadasz? Jaka wojna z Rosjanami? Oni współpracują z Zachodem, chcą zarabiać i tak dalej. Ale nie z Polską. Jaka wojna w przyszłości? Oczywiście były tłumaczone mody w Polsce. Na przykład wojska miały być lekkie, komponent lekki, wojska specjalne, tam. Boże kochany, nawet generałowie, jeden z generałów mówił, że jego dywizja to jest, składa się z trzech komponentów: ciężkiego, lekkiego i średniego. Ja tak słucham, znaliśmy się, ja mu dam pytanie, Jarek mówię, Ty wyliczyłeś te tony czołgów, transporterów i tak dalej, i dlatego tak mówię, to jest ciężkie, lekkie i średnie? On tak najmniej zaskoczony, patrz. My po popatrz, mówię, dywizja brygada pancerna w wesołej to są czołgi. 60 parę ton, każdy. Ale mówię, czy jest lekką brygadą, brygada 19 formowana w Lublinie? Nie, ma czołgi bojowe wozy piechoty. A 21 i takie... Pier... przepraszam, głupoty opowiadają ludzie często pod kątem, żeby się przypodobać mediom, że coś nowego. I to tyle tych pomysłów było, że wojna to w ogóle będzie w cyberprzestrzeni, prawda? Gdzie tam, jaka tam wojna? Uderzą w banki, w elektrownie, jakoś tam przeżyjemy, ale po co tam wojska, wojska nam potrzebne? Później, jak przystąpiliśmy do sojuszu północnoatlantyckiego, zapatrzono się w politykę naszych sojuszników, misje ekspedycyjne. Polska opracowała strategię wojskową jedyną, zresztą po, po 1989 roku, ta strategia została wydana w 2004 roku, gdzie pokazano poziom ambicji 4000 żołnierzy rocznie w misjach pokojowych. Ale nikt o tym nie pamiętał, że chociaż wspomniane było, że wojna, artykuł 5 powinien obowiązywać. Ale w tej strategii, która obowiązywała przez 10 lat, ani słowem się nikt nie zajął, żeby napisać, że trzeba dążyć do rozwoju sił zbrojnych, przygotować ich do przyszłych wyzwań. Popatrzcie, szanowni państwo, Rosja, którą często się śmiejemy w mediach, ale sam, to jest wystąpienie Gerasimowa, to jest treść z jego strategii, ale też jest wystąpienie. W 2019 roku, podaje w 18 albo 19, w Akademii Nauk Wojennych w Moskwie wygłosił przemówienie i przedstawiał te swoje przemówienie według tych punktów. A więc mówi, że wojna będzie się toczyła we wszystkich domenach. Dalej mówi, że muszą być wykonywane uderzenia z dystansu, z terytorium własnego kraju. Nie wykonali tego? Z nadcalatował, rakiety tutaj na wiosnę w marcu, gdzie uderzyły te rakiety w wiarów, zadały niesamowite straty w pewnej jednostce wojskowej. I do tej pory to wykonują. Niekoniecznie ale a więc mówiąc, mają długie zasięgi. Poza tym mówi, że trzeba uderzać w centra, które stanowią o państwa. Ale też mówi, że no niestety, zapóźnieni są technologicznie i robotyzacji pola walki jeszcze nie są w stanie zrobić, chociaż jakieś tam próby czynili. Może propagandowe. Szanowni Państwo, możemy się z tej strategii śmiać, ale to też będzie nas dotyczyło, nie dlatego, że trzeba to zwalczyć, ale żeby się przygotować, jak w perspektywie odpowiedzieć im na te zapisy, jego strategii, bo ona będzie kontynuowana i tak czy inaczej będziemy zmuszeni do zastosowania nowoczesnych technologii w systemach uzbrojenia i ich zakupienia. Ale tutaj, jak mówimy już o uzbrojeniu armii, to też mamy, musimy mieć na myśli... Nie tylko zakupy czołgów, transporterów, chałbic, Bogu wiecie o jeszcze jednego, zmiana systemu dowodzenia, systemu kształcenia kadr. Szanowni Państwo, stało się tak, gdzie często było to krytykowane, kiedy wprowadzono służbę zawodową, a dzisiaj dylemat był dla władz przywrócić służbę zasadniczą. No nie, dlaczego? Jesteśmy nowoczesnym państwem. Służba zasadnicza to jest nic innego jak danina obywatela na rzecz państwa. To jest nic innego jak niewolnik. Kto płaci chętnie podatki No ręka do góry. A was to nie dotyczy, bo jeszcze 26 lat nie macie. To jeszcze nie płacicie podatku. Ale jak zaczniecie płacić, chyba że macie firmy. Ja mówię o podatkach z pensji. Jak zaczniecie płacić, w przyszłości tutaj Państwo w mojego wieku w mojego poziomu wiedzą, co to znaczy. I wy to samo będziecie za długo niedługo już myśleć. Tak, ale cieszę się, że tak wyglądają. To jest przyszłość. I chodzi o to, że też będziemy musieli iść w tym kierunku. To nie znaczy że naśladować Rosjan. Absolutnie nie. Ale tutaj mówi o nowych technologiach, które muszą być wykorzystywane w zakresie wykorzystywane przez siły zbrojne. Jeżeli mówimy o Polsce, patrzcie tutaj ten kierunek warmińsko-operacyjny, warmiński kierunek operacyjny, to z punktu widzenia terminologii wojskowej, a jest, powiedzmy tak, że to jest teren, który umożliwia przejście dużym masom wojska. Nie tam brygady, kompanii po drodze. My mówimy o kilkudziesięciotysięcznym, kilkuset tysięcy, kilkuset tysięcznym zgrupowaniu wojsk. Pancerne jest mechanizowane, więc masy wojsk. Jeziora, proszę pana, co tu? Przepraszam, żeby mnie nie widać. W prawo od tego, a to jest ten kierunek, na kierun kierunek Braniewo. Tam byłem dowódcą dywizji, te tereny znam. Co prawda jest tam ta niecka, no, depresja, to prawda. I tutaj na kierunku no, Elbląg Malbork są tereny podmokłe, ale są, to są miejsca, które kanalizują, ale później jak się ten ty przejdzie, to już się wchodzi na kierunek Grunwaldu już na te pagórkowaty suchy teren. I myśmy na ćwiczeniach, szanowni państwo, to przećwiczyli z Niemcami w ramach jak byłem dowódcą korpusu. To ono stało co prawda na symulacji wojennych przetrenowane. Ale to jest kierunek, kierunek pomocniczy. Ale jeżeli tak, to dlaczego Rosjanie utrzymują korpus armii, w składzie dywizji, tworzą drugą dywizję? To jest około, zgrupowanie będzie do 100 tysięcy żołnierzy. To jest nic innego, jak wrzód na pełnej części ciała dla Polski. Trzeba tak to przyjąć. I to angażuje kolejne siły nasze na tym kierunku, na kierunku obwodu Kanigralskiego. Ale popatrzmy teraz na kierunek Grodno-Białystok. Warszawa. No tamtędy wojska chadzały. Napoleon chadzał. W 1920 roku chadzali. Ćwiczenia tam były organizowane, rosyjskie, największe manewry. Następnie Brzejść. Podobna sytuacja. Bo jeżeli ten obszar Podlaski jest rozgromny biebrzą i, i błotami, tutaj w środku, tam na tych, jak zaznaczyłem, uderzenia lotniczo rakietowe i cybernetyczne, to jeżeli tam jest utrudnione przejście, bo tam kanalizuje ruch, niemniej jednak jednostki specjalne i jednostki o wysokiej mobilności lekkie mogą przechodzić, chociażby desanty, to jednak tutaj jest dla nas największe zagrożenie, te dwa kierunki, ten północno-podlaski i kierunek południowo-podlaski. Szanowni Państwo, widzicie nasz kraj? Mówiąc o strategii wojskowej, nie ma tego zrobionego tutaj podjeżdżalem to mówię dlaczego Sojusz ponadantantyczny wymaga aby strefa działań wojennych to się nazywa joint operation area strefa działań po operacji połączonych ale wyznacza w nich strefę operacji głębokich to jak jest od kierunku granica tak zaznaczyłem symbolicznie tymi czarnymi listy, tymi liniami później macie napis Kaningrad strefa operacji głębokich to to znaczy jest to linia frontu i że trzeba mieć zdolności uderzenia na okrzyk głębokości w głąb terytorium państwa rosyjskiego. Ale nie tylko na cele krytyczne, ale też cele wojskowe. I później mamy na terenie Polski strefę operacji bieżących. Mało tego, ustawa o stanie wojennym w naczelnym dowództwie precyzuje, że naczelny dowódca, a więc generał szef sztabu, który został na to wyznaczony, jest przez prezydenta, ma obowiązek wyznaczenia strefę działań bezpośrednich to tam, gdzie będą prowadzone operacje wojenne, działania wojenne. Ale mam teraz pytanie, biorąc pod uwagę doświadczenia z Ukrainy. Czy tylna strefa obrony kraju, a więc na zachód od Wisły, nie będzie objęta działaniami wojennymi? No będzie, bo będą Rosjanie, już mają w tej chwili takie możliwości, chociaż się wyczerpują, ale mogą odbudować, będą uderzać na nasze systemy komunikacyjne, centra energetyczne i tak dalej, i tak dalej, już nie mówiąc o strach politycznych. Mają możliwości. Więc prawdopodobnie też trzeba będzie, panie Józefie, nowelizować tą ustawę. Dlaczego? Bo wprowadzenie stanu wojennego na danym obszarze terytorium niesie konsekwencje w stosunku do obywateli. Krótko mówiąc, ograniczone są swobody obywatelskie. Nakładane są obowiązki i tak i tak Musi to być rozwiązane prawnie. Ale też za chwilę pokażę wam, co jeszcze Polsce jest potrzebne. My tutaj przedstawiamy w Akademii Hipotetyczny temat wojny, działań wojennych, tak zwaną strefa operacji wojennych w nomenklaturze natowskiej. Widzicie tam jest głębia operacji głębokich. Strefa działań wojennych, tylna strefa obrony kraju, ale tutaj z lewej strony macie, szanowni państwo, napis głębia strategiczna. I to jest na terytorium, niestety, Niemiec. Czy nam się to podoba, czy nie. Polska w okresie wojny z bolszewikami w 2020 roku tej strefy nie miała głębi strategicznej, dlatego że Niemcy nie pozwolili na transporty wojska i broni przez swoje terytorium z Francji. Podobnie postąpiła Czechosłowacja. I dzięki temu, że mieliśmy otwartą granicę z Węgrami, dostaliśmy to pomoc ze strony węgierskiej. Dzisiaj, kiedy jesteśmy członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego, nie jest to oczywiste że będziemy mieli wszystkiego pod dostatkiem, co my będziemy potrzebowali dla funkcjonowania państwa i funkcjonowania sił zbrojnych na polu na walki. Bo pewne rzeczy będą zabezpieczone w tylnej strefie obrony kraju, gdzie będą zgromadzone jednostki zapasowe polskie, będą przemieszczały się wojska, wojska natowskie. To widzicie, brązowe strzały to są nic innego jak kierunki linii komunikacyjnych, zaopatrzenia, dostarczenia pomocy gospodarczej, militarnej dla polskich sił zbrojnych. Tak czy inaczej... Czy nam się Niemcy podobają, czy nie, musimy z nimi się rozmawiać na ten temat. Co prawda, na terenie Niemiec powstało dowództwo w Ulm do przemieszczania wojsk natowskich w kierunku państwa, w terytorium państwa polskiego. I dzisiaj, szanowni państwo, znowu przykład z Ukrainy. Czy Polska dla Ukrainy nie jest dzisiaj głębią strategiczną, szczególnie wschodnia część Polski? Popatrzcie, szanowni państwo, prawa wojny to wymuszają. Sztuka wojenna. To nie jest wymysł polityczny czy wymysł wojskowego. Po prostu. Prawa wojny, Zasięg, powodują to zasięgi uzbrojenia strony przeciwnej, gdzie paraliżują, starają się paraliżować cały kraj, mówię o Ukrainie. I to wtedy musimy przewidzieć, bo wszystkiego nie ukryjemy, nie utrzymamy na terenie państwa polskiego. Część naszego, naszych elementów, a przede wszystkim zaopatrzenie, będzie kierowane przez stronę Niemiec, przez państwo niemieckie. Dobrze, że są oni sojusznikami w Sojuszu Północnoatlantyckim. Ale jak tak mówimy, kiedy mówiliśmy o tych sojuszach, zawsze trzeba mieć ten, taką dozę. Jakby podejrzliwości, prawda? Szanowni Państwo, jaka przeszła wojna, można odpowiedzieć, a kto to wie? Nie ulega wątpliwości. A teraz już pokazywali to Amerykanie w, w wojnach, które dzisiaj wymieniają dla państwa. Że wojna była toczona szczególnie przez Amerykanów. Że może inaczej, nie toczona, a wykorzystane były cyberprzestrzeń, Kosmos, środowisko lądowe, morskie, przestrzeń powietrzna. No bo nawet uderzenia na Irak były wykonywane z pokładów okrętów amerykańskich. I tutaj tak na marginesie, kiedy rozpatrujemy te nasze domeny, w których mogą być prowadzone czy mogą być wykorzystane do działań wojennych, to Polska jako państwo średnie o takiej powierzchni terytorialnej, o kierunkach zagrożenia musi myśleć, w jaki sposób wykorzystać i zaadaptować te domeny i możliwości ich na potrzeby sił zbrojnych, operacji wojennych, kampanii wojennych na terenie Polski. Przez polskie siły zbrojne. Można powiedzieć, że pewne zdolności już mamy w cyberprzestrzeni, bo kiedy w Polsce mówiono, że tego się nie da zrobić, tego się nie uda zrobić, minister Błaszczak, no przepraszam, wicepremier Błaszczak udowodnił, że tak, bo w ciągu trzech lat powstało, powstał komponent dowództwa wojsk w cyberprzestrzeni. Wiecie mi, jest to XXI wiek, ale nie początek, już końcówka wieku. To znaczy są tak nowoczesne technologie. Wiecie, kto obsługuje? Oficerowie w Waszym wieku. Oczywiście mają inne pensje, bo tak powinno być. Bo oni decydują i, i zabezpieczają nam bezpieczeństwo dzisiaj w cyberprzestrzeni. My wiele rzeczy sobie z tego nie zdajemy sprawy. Gdybyście byli z wizytą, a byłem w ubiegłym roku, w tym roku po raz kolejny pojadę z z studiów polityki obronnej, to pułkownikom i mnie również, przepraszam za slogan, kopara mi spadła. Poważnie Wam mówię, ludzie młodzi obsługują takie systemy dzisiaj, mają praktycznie całą Europę i jeszcze pół świata chroniąc Polskę, ale mają świetnego, mało powiedziane, doskonałego dowódcę. I zastępca słuchacz naszych studiów również jakby nie odstępuje go. Ale ten Molenda, to co zrobił za przyzwoleniem władz politycznych naszego państwa, to naprawdę jest to wydarzenie historyczne. Znaczy, że można zrobić, prawda? Czy nam nie jest potrzebny kosmos? Bo to trudno sobie wyobrazić. Oczywiście, że tak. Polska, jako kraj średni, powinna mieć zdolności w zakresie rozpoznania satelitarnego, ale tego nowoczesnego nie rozpoznania na zasadzie optyki, tylko radaru. Ukraińcy, gdyby nie dostali pomocy od Amerykanów w zakresie rozpoznania optycznego, nie optycznego, tylko radarowego z kosmosu, gdzie śledzili ruch każdych jednostek. I wtedy mogli przewidywać działania swoje, inaczej by ta operacja dzisiaj ze z ich strony przebiegała. W porażki. Informacja, łączność. Na razie, co prawda, w Polsce jest to nie wymieniane, ale jednak ja naśladuję tu Gerasimowa nie dlatego, żebym go tam lubił, tylko uważam, że tak. Informacja, łączność. Co to jest, to są dane z rozpoznania. Jak zdobywać dane z rozpoznania? Informacja to jest uzyskać. Po pierwsze, sposób agenturalny, dojrzeć w, zajrzeć w plany, a więc do głowy politykom i wojskowym w Rosji, ale trzeba dostać je do ich szuflad lub ich, przepraszam, spić, żeby zaczęli gadać, co jest chyba niemożliwe. A po drugie, trzeba mieć informacje z rozpoznania to, co robią Amerykanie, a więc obserwować ruchy wojsk. Nawet ruchy obywateli, gdzie idą do punktów, bo tam też można wykryć, gdzie są wojenkomaty, a więc tutaj centra, jeżeli, jeżeli chodzi o proces mobilizacji. Polska. Jako jesteśmy krajem lądowym, generalnie gro operacji wojennych toczyło się i będzie się toczyć na lądzie i te operacje na lądzie będą decydowały o przebiegu i rezultatach wojny. Albo przetrwamy, albo znowu będziemy w zależności. Ale nie znaczy, że komponent lądowy czy środowisko lądowe, ta domena... I ona wszystkie sprawy załatwi. Niestety, tak, czy się komuś to podoba, czy nie, musi mieć wsparcie z kosmosów, czy bez przestrzeni informacji łączności. Czy środowisko morskie, a więc nasze siły morskie nie są potrzebne? Nawet, przepraszam, nie będę wymieniać nazwiska, parę tygodni temu jeden z profesorów powiedział, że marnarka jest nam w tej sytuacji niepotrzebna. Mówię, panie profesorze, ja się z panem nie zgadzam i proszę mnie źle nie zrozumieć, ale mówię, pan głupstwa opowiada. Bo Rosjanie pokazują, że z okrętów podwodnych dzisiaj wykszczelowują pociski rakietowe. Samosterujące, które uderzają w centra. I nie tylko z okrętów, ale również z pokładów. Uderzają w cele powierzchne. Marnarka wojna nie jest po to tylko, żeby strzelać do okrętów rosyjskich. Również może niszczyć na terytorium państwa polskiego samoloty. To jest kwestia tylko wyposażenia dobrania odpowiednich rakiet. Może wykonywać uderzenia na cele lądowe i tak dalej, i tak dalej. A czy nam nie jest potrzebna przestrzeń powietrzna? Ale nie tylko samoloty. Tutaj jest w tej chwili głośno, pierwsza bateria już na szkolenie przyleciała do nas, patriotów, prawda? Dwie czy trzy baterie okazuje się za mało, żeby pokryć i stworzyć zasłony na terytorium państwa polskiego, ale to jest perspektywa i decyzje politycznych naszego, władz naszego państwa. Szanowni Państwo, kiedy mówimy o modernizacji technicznej, ja nie będę, przepraszam, ale nie będę chciał mówić, czy te, te czołgi są dobre, czy chałbice. Oczywiście podsumuję za chwilę. Ale, Szanowni Państwo, czy mamy strategię? Amerykanie, Rosjanie, Niemcy, moi, Austro, czy nas nie stać na opracowanie strategii? To jest taki mój pomysł autorski. Strategia odstraszania i obrony. Oczywiście jest to na podstawie studiowania dokumentów, literatury, nie tylko historycznej, bo tych XX wieku. Strategia odstraszania Brodiego, wstęp do strategii Bofre, a już nie mówiąc o Klauzewicu. Ale, żeby było odstraszanie, to przede wszystkim przeciwnik musi widzieć, że państwa jest przygotowane do odparcia agresji, że jest przygotowany system kierowania obrony państwa, po system przygotowań pozamilitarnych w państwie. Co to znaczy? Przecież to nie tylko przeszkolenie was, słuchaczy, studentów, ochotników do użycia broni naszego beryla czy grota. To nie to. To nie tylko to. To jest malutka, malutki element w przygotowaniach obronnych. To jest przeszkolenie struktur organizacyjnych, struktur rządzących, sposobie postępowania w okresie zagrożenia, jakim jest kryzys, wojna. Następnie musi być przygotowana gospodarka, zgromadzone zasoby i tak dalej, i tak dalej. A dopiero później, jak będziemy mieli silną armię, to przeciwnik też musi wiedzieć, że w czasie pokoju, gdyby rozpoczynał z nami konflikt zbrojny, to tak cofnę jeszcze raz do tego slajdu zasięgami, o, widzicie, strefa operacji głębokich, że Polska posiada systemy rakietowe. Dzisiaj to będzie to prawda 300 kilometrów. Hajmarsy i te systemy, systemy koreańskie. Ale oczywiście na pokładach samolotów są ośrodki w zasięgu 900 kilometrów. Jazzmyc, prawda? Ale też trzeba pamiętać, że do tego, żeby skutecznie naprowadzać rakiety JAS na 900 kilometrów, trzeba mieć wojska specjalne, przygotowane. I do tego się wojska nasze przygotowują. To czy to nie będzie elementem straszania, kiedy Rosjanie będą wiedzieli, że tu w tym rejonie mamy takie systemy, gdyby rozpoczęli wojnę, a nuż Polak się zdenerwuje i naciśnie guzik, jak go zaatakuje, i uderzy im je w elektrownię jądrową. Albo w monaster, no przepraszam, niehumanitarne, ale w Kreml, bo nie mogą strzelać po naszych urzędach, na przykład. Jak uderzymy w Kremlu, to już będzie płacz wtedy, że matuszka Rosja straciła skarb. Kilku wie, kilku, 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 kilkunastu wiecznych. A więc krótko mówiąc, parafrazuję oczywiście, my musimy mieć środki do, do odstraszania i do wykonywania uderzeń. W czasie pokoju nie, ale przeciwnik musi wiedzieć, że takie środki są, gdy rozpocznie wojnę, to musi wiedzieć, że dostanie po łapach, że będzie uderzenie w centra, że będzie uderzenie. Systemy energetyczne, systemy bankowe poprzez, poprzez cyberprzestrzeń, bo tutaj tylko nie trzeba rozpatrywać tych operacji głębokich z pozycji uderzeń kinetycznych, użycia artylerii, rakiet i tak dalej, i tak dalej, jeszcze wojsk specjalnych. Przecież to możemy robić co? W cyberprzestrzeni. I dzisiaj jest tak, że jeszcze tak dobrą sprawą jest walka, czy tylko obrona w cyberprzestrzeni, czy również atak. A ja mówię również atak. Najlepsza obrona jest co? Górski mówił nawet ja już nie mówiąc innych strategiach. Szanowni Państwo, i jeżeli przechodząc jeszcze z powrotem tego slajdu, modernizacja i ona w pewnym sensie w tej chwili zakłada to budowanie systemu odstraszania, a więc głębokich uderzeń. Ale też jak wylądujmy na Ziemi, a więc tutaj na lądzie, że musimy przygotować obronę trwałą. Nie możemy myśleć o tym, że dopiero Wisła zatrzyma przeciwnika. Szanowni Państwo, na wschodniej granicy granica z Złotem Kaliningradskim jest 208 kilometrów, z tego około 90 do 100 kilometrów, gdzie jest teren dostępny dla wojsk. To, jak pokazywałem na, tej, na tym slajdzie. Bo oczywiście dla nich nie, bę, nie będzie potrzeby iść przez te Mazura Warmińsko-Mazurskie, jeziora Warmińsko-Mazurskie. Ale później na kierunku Grodna i Białego Stoku, nie mówię dlatego bramy Spoleńskiej, bo to jest 300 kilometrów. Jakbyśmy się tam zamierzali coś robić, to trzeba wtedy będzie to o tym mówić. Ale my mówimy o tym, że w okolicach kuźnic ten odcinek graniczny, on zmusza, do, zmusza i powoduje kanalizację, będzie powodował kanalizację, a więc Rosjanie nie mogą swojej przewagi uzyskać, więc rozwinąć wojsk. Ale jak ich już puścimy od granicy na 50 kilometrów, wtedy się oni rozleją, jak zaraza. I podobnie jest na kierunku brzeskim. W związku z tym strategie wojskowi muszą umieć wykorzystać teren. Wyobraźcie sobie, że na ćwiczeniu zima 50, 20 no, może podpadnę, to wytniemy, jak będziemy mieli prezentować. Oficerowie zdecydowali w sztabie generalnym, że zaczną dopiero prowadzić działania obronne 50 km od granicy, a więc mo dali możliwość przejścia cieśnin, wąskich przejść dla wojsk rosyjskich i rozwinięcie operacyjne, spowodowali rozw operacyjne rozwinięcie i no i oczywiście to nastąpiło w ciągu jednej doby, a po czterech dniach, po czterech dobach już byli na drugiej stronie Wisły. Takie są skutki strategii. Dzisiaj taka strategia rosyjska pokazuje, że błędy w strategii rosyjskiej spowodowały co nie klęskę, bo to nie jest klęska Rosji, to już byśmy byli pewni. Ja nie będę głosił, że to jest klęska Rosji. To jest na razie mocny pstryczek w nohal rosyjski. Mocne mocnych porażek dostali pod Kijowem, pod Charkowem, w tej chwili na kierunku hersońskim i tak dalej. I ten pstryczek cały czas jest im dawany. I dlatego dzisiaj, a wczoraj przede wszystkim prezydent Zełęński zaczął głosić o 10 test zakończenia wojny. Poparcia dlaczego? Bo inicjatywa w tej chwili spokojnie, powoli, bardzo powoli przechodzi w ręce ukraińskie. Z tym, że mówię, nie mówmy hop, dopóki nie przeskoczymy, bo jeszcze nie wiemy, w jaki sposób owody rosyjskie zostaną wykorzystane po mobilizacji, która się zakończyła rzekomo. Tam jest pół miliona, tam różne tam różne, nie, znaczy tak, możemy to lekceważyć na bazie tego, co przedstawiają nam media. Ale ja nauczyłem się w wojsku bardzo cierpliwości i takiego chłodnego spojrzenia na problem. Oczywiście w, tego, w tego zagrożenia trzeba być przygotowanym i nie lekceważyć go. A jak się nie sprawdzi, to my nic nie stracimy na tym, żeby, żebyśmy byli gotowi. Nie daliśmy się zaskoczyć. I szanowni Państwo, jeżeli będziemy mieli strategię, ja powtarzam jeszcze raz, odstraszanie trwa i obrona ona może się różnie nazywać. Ale musimy mieć przede wszystkim, podsumowując, państwo przygotowane. Ze wszystkimi jej strukturami, żeby się nie powtórzył 1939 rok, gdzie oddano władzę wojskowym, i po siedmiu dniach wojskowi sami uciekli. a ja już nie mówiąc o rządzie. W jednym sposób powiedziałem, że nie chciałbym doczekać czasu, że będziemy się spotykać, będę gonił za wami na i was, dorwę na moście, na odrze. Tam mam kolegów jeszcze, bo służyłem w słubicach. Nie, a to przecież żartuję. Władza polska musi zostać. Zełęski potwierdził to, że władza musi zostać w stolicy, ale przynajmniej na terenie kraju, żeby kierować państwem. Ale do tego muszą być spełnione warunki. Kończąc, jeżeli chodzi o, o modernizację techniki. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, jest niesamowite dzisiaj osiągnięcie to, że jest zgoda na finansowanie rozwoju sił zbrojnych że władza odważnie mówi i po drugie jest wspierana przez wydarzenia na Ukrainie, to nieszczęście narodu ukraińskiego powoduje to, że u nas się zmienia nastawienie. Jest bardziej proobronne. I teraz, jeżeli mówimy o zakupach, często słyszymy krytyki, już jeden generał nawet chce, nie wiem, czy taką będzie miał władzę, panie Józefie, będzie powiedział, że jak dojdą do władzy, to trzeba przejrzeć wszelkie umowy. Nie wiem, czy on tego tam będzie szukał. Ten pan m.in. kiedyś ten pan był w zarządzie planowania strategicznego razem z generałem Gocu i planowali rozwój sił zbrojnych polegający na wycięciu, przepraszam za słowo dosłownie, zlikwidowaniu pierwszej dywizji. W mieście teraz powstaje, widzicie, prawie już trzy lata trwa proces, a kilka miesięcy rozwiązanie dywizji. Musi powstać 18. dywizja, żeby zatkać tą wyrwę. By zlikwidowane jednostki rozpoznawcze, jednostki rozpoznawcze, oczy dowódców. Zostały zlikwidowane brygady artylerii, gdzie dzisiaj widzimy, że brygada odgrywa zasadniczą rolę w operacjach lądowych. Zostały zlikwidowane jednostki z inż, inżynieryjnych, a więc jednostki saperów, które są potrzebne do budowania umocnień. A więc wyrwano, połamano ręce wojskom lądowym. To pamiętam, ja to często nazywam. A dzisiaj ten pan mówi, że trzeba przeżyć jeszcze raz i chyba zmniejszyć ten programy modernizacyjne sił zbrojnych. No jak się nie ma wiedzy, i nie miało się doświadczenia, miło się awansowało po znajomości, jak można rzeczy mówić. Mam nadzieję, że tego nie dojdzie. I to, co dzisiaj się dzieje, to każdy zapowiedzcie wierzcie mi. Być może niekiedy nie będzie on uzasadniony, ale dzisiaj po tych wszystkich zmianach od 1989 roku, w wyniku nieprzemyślanych restrukturyzacji, braku strategii, bo na początku lat 90. czy w latach 90. faktycznie brakowało środków finansowych na armię. To tak było. I kiedy likwidowano jednostki, to mówili, że pieniądze zaoszczędzone pójdą na rozwój siedlonych. O tak. Pieniądze gdzieś znikały. I wcale armia się nie rozwijała. I chciałbym do Was zaapelować, żebyście wspierali wysiłki obecnego rządu, szczególnie premiera naszego, w tych Waszych dyskusjach, spotkaniach z, na, na uczelniach, w miejscach pracy, że to jest konieczność. Bo dzisiaj ten zakup, który jest dokonywany przez naszego premiera, czy na, przez nasze państwo, to generalnie... Co by nie kupił, to wsiąknie na uzupełnienie tego, jakie są wielkie potrzeby, bo wieście mi, są wielkie potrzeby. Są wielkie potrzeby w siłach zbrojnych. Dzisiaj już powoli nastąpiła zmiana. Następuje zmiana w artylerii, w lotnictwie będzie znaczna poprawa. W systemach rakiety, artylerii rakietowej w ogóle w broni pancernej zmechanizowanej szereg programów. I, liczmy, I liczę na to, że ten 2035 rok da nam dzięki wojnie na Ukrainie, powtarzam jeszcze raz, mimo że tam są wielkie nieszczęścia, bo Rosjanie w tej chwili słabną militarnie, da nam czas na zbudowanie potencjału. Kiedy my odbudujemy potencjał, Rosjanie muszą walczyć i dopiero kiedyś będą musieli to odbudować. Ale będziemy dla nich wtedy odstraszaniem. To da nam kolejne 50 lat pokoju, przynajmniej dla naszych dzieci. Dziękuję bardzo.